Nie można go było dostrzec z odległości nawet jednego metra. Połowa z nas stała na posterunkach za karabinami maszynowymi i moździerzami, podczas gdy druga spała. Gdzieś w głębi puszczy oddział partyzancki pod dowództwem lejtnanta Armii Czerwonej był zajęty czymś w rodzaju sądu wojennego, Młoda Rosjanka, pochodząca z okolic Wołgi, wpadła w ich ręce, by mieć wyżywienie i dach nad głową. Dziewczyna pracowała jako ktoś w rodzaju pomocy biurowej w niemieckim sztabie pułkowym. Wtedy ruszyła ofensywa. Chaos, panika została zapomniana mniej więcej umyślnie. Wszędzie, gdzie tamci poszli, było mnóstwo dziewczyn. Czerwone galony oficera artylerii zawsze przyciągały dziewczyny. Ostatnią rzeczą, jaką ujrzała we wsi, była chmura kurzu za odjeżdżającym sztabem pułku. Szybko spakowała swój niewielki majątek do kilku toreb, przewiesiła je przez ramiona i ruszyła taśmociągiem. Wokół niej na niemieckich żołnierzy, idących całą masą z frontu, wrzeszczeli i przeklinali ich brutalni żandarmi. Upadła. Wstała. Potykała się. Płakała. Przez kilka kilometrów pozwolono jej trzymać się strzemion kawalerzysty. Był to jej rodak. Kozak. W końcu kozak przyspieszył. Już nie potrafiła dotrzymać mu kroku. Potknęła się i upadła. Koń stanął dęba. Kozak zamachnął się na nią długą nachajką. Krótko krzyknął Niciewo i splunął na nią. Spiął konia ostrogami i pogalopował po taśmociągu. Czerwone denko jego czapki świeciło w słońcu. Krótki odcinek przebyła jadąc na ciężarówce kuchennej piechoty. Potem wypędził ją jakiś lojtnant. Nim się zorientowała, na taśmociąg wskoczyli żołnierze jej własnego kraju. Pobiegła do lasu, by się ukryć, choć w lesie miała więcej wrogów i to niebezpieczniejszych niż wśród żołnierzy wojsk regularnych na drodze. Całe godziny siedziała w gęstych zaroślach sparaliżowana strachem. Pewnego ranka wpadła w ramiona dwóch partyzantów z kudłatymi brodami. Zaciągnęli ją przed dowódcę oddziału partyzanckiego, lojtnanta gwardii Turiece. Był to wysoki, szczupły mężczyzna, prymus swej klasy w Akademii Wojskowej w Omsku. Mając lat czternaście zadenuncjował swoją matkę, że ma poglądy kontrrewolucyjne, Została zabita odłamkiem spadającej skały w kamieniołomach Sip Chicago koło Nowosybirska. Gdy Piotra Turiece zawiadomił o śmierci matki szef jego grupy Komsomołu, ten tylko wzruszył ramionami i zauważył, dostała na co zasłużyła. Był człowiekiem inteligentnym, fanatycznym i szybko podejmującym decyzje. Gdy ujrzał Marię wchodzącą do obozu między dwoma jego ludźmi, natychmiast zauważył skarpetki wermachtu, szary pulower z zielonym szlaczkiem i charakterystyczny zielony szalik. Uśmiechnął się lodowato. Zdrajczyni, syknął, plunął jej w twarz i uderzył swą futrzaną czapką. Jak się nazywasz? Co tu robisz? Skąd przyszłaś? Policzek natchnął ją odwagą, z głębi duszy pojawił się charakterystyczny dla jej rasy upór. Jej ładne oczy zmieniły się w wąskie szparki, gdy oblizała krew spływającą jej po twarzy. Wrzasnęła na lejtnanta gwardii przyszłam z łona mojej matki, tychamie. — I uciekam od Giermańców. Wy, co kryjecie się w lesie i zabijacie z zasadzki, nie wiecie być może, co dziś dzieje się na drogach i we wsiach. — Więc tak to chcesz rozegrać, ty szmato — zawołał swego zastępcę, sierżanta sztabowego Igora Poutonka, małego kałmuka, którego ani trochę nie obchodziło, co jest jego własnością lub co go czeka, ale zawsze dawał z siebie wszystko. Stuknął obcasami przed lejtnantem i warknął, na rozkaz, towarzysz lejtnant. Zajmij się tą suką, odwarknął lejtnant krzywonogiemu kozackiemu podoficerowi, który uśmiechnął się z satysfakcją i zrozumieniem, gdy odciągał dziewczynę. Pobili ją. Złamali jej dwa palce. Mówili pieszczotliwie, Marusia. Lejtnant Turieca wyszeptał pieszczotliwe zdrobnienie imienia Maria. A więc chciałaś nas szpiegować dla twoich niemieckich przyjaciół? Nie, jęknęła dziewczyna. Miałaś o nas informować? szepnął Lejtnant, prawie skręcając jej kark. Chwycił jej piersi i gniótł, aż zaczęła wrzeszczeć. Jesteś zdrajczynią. Kurwiłaś się z Giermańcami. Kopnął ją. Zerwali z niej całą odzież. Przerzucili ją przez gałąź, z której zwisała wygięta włók, podczas gdy oni wycinali w jej ciele małe, wąskie ranki, w które wcierali sól. Potem znów ją zdjęli. Powiedziała, że sprzedała Rosję. Powiedziała, że wbiła armii czerwonej nóż w plecy. Wyśmiewała Batiuszkę Stalina. Była własowską zdrajczynią. Zmusili ją do picia wódki. Lali jej wódkę z butelki prosto na twarz. Lejtnant wzruszył ramionami. Róbcie z nią co chcecie! I odszedł. Kałmuk Igor Połtonok położył się na niej. Marusia! szeptał. Gdy się zaspokoił, narysował na jej czole swastykę rozpalonym do czerwoności gwoździem. Obcięli jej całe włosy i spalili je w ognisku, potem plunęli na nią i odeszli. Gdy o świcie wyruszyli dalej, po prostu ją zostawili leżącą pół nago na ziemi. Gdy Turieca zapytał Igora, czy ona nie żyje, ten skłamał i powiedział, da. Miał nadzieję, że w wilgotnym lesie sama umrze, ale nie umarła. Była z nadwołgi, a ludzie z tamtego regionu są twardzi. Gdy się ocknęła, w płonącej, pulsującej głowie miała tylko jedną myśl. Nim umrze, musi zabić kałmuka, łkając i zataczając się ruszyła w drogę, instynktownie skierowała się na zachód. W trzy dni później siedziała na wiatrołomie, chcąc umrzeć. Najgorsze bóle odeszły. Oparzenie na jej czole już nie paliło, ale opanowało ją przemożne, mordercze zmęczenie, by zaspokoić pragnienie żuła, suczyste gałązki, ale żucie bolało, odbicia obluzowały jej się zęby, a usta były mocno opuchnięte. Nagle usłyszała warknięcie, a para palców zamknęła się na jej gardle i pociągnęła ją do tyłu, prawie sparaliżowana strachem patrzyła w brudną, bandycką twarz małego pod rosyjskim stalowym hełmem. Dziwka, ryknął, dziwka ze znakiem na czaszce. Osioł, syknął stary, wypełzając jak jaszczurka z krzaków, podążając za legionistą. Czemu nie wypuszczasz tej biednej dziewczyny? Udusisz ją. Mały wstał i pomógł Marii podnieść się na nogi, ale nie zaniedbał szansy przesunięcia pięścią po jej kształtnym ciele, półnagim pod podartymi szmatami służącymi jej za odzienie. Święta Matko Kazańska! zawołał Mały. Co za cukiereczek! mrugnął na starego i legionistę. Rzućmy w kości oto, kto pierwszy na nią wskoczy. Świnia! Skarcił go stary: "Trzeba ją zaprowadzić do lojtnanta Olsena. Możesz wziąć ją pierwszy." Powiedział wielkodusznie mały: "Założę się, że będzie aż nas być zadowolona, gdy jej to zrobimy." "Zamknij się." Odpowiedział stary: "Jeśli ją dotkniesz, strzelam." Wycelował pistolet maszynowy. Mały obmacywał dziewczynę jak kurczaka, zanim mu się utnie głowę. Święty Jezu, cała moja przednia zbroja się rozgrzewa, jęknął ogarnięty podnieceniem. Doprawdy, stary, bądź dobrym kumplem i pozwól małemu skorzystać z jego ciężko zarobionej przyjemności. Wszyscy są wobec mnie tacy paskudni. Pamiętasz list od mojej matki? Tej suki? Dodał. Nie dotkniesz jej. Zdecydował stary, musi zostać przesłuchana przez lojtnanta Olsena. Świetnie, rozjaśnił się mały, więc zróbmy przesłuchanie wstępne. Jak gliny, które złapawszy kogoś najpierw go zmiękczają przed wielkim przysmażaniem. Żadnych kawałów teraz, mały. Po prostu idź naprzód. Gdy dobrze zagłębili się w świerkowy las... Mały nagle wykrzyknął Job twoju mać. Maria wrzasnęła histerycznie, stary odwrócił się w przerażeniu. Kurwa, nie ma na sobie majtek. Właśnie sprawdziłem. Zwracając się do dziewczyny, powiedział Czy zabawisz się w mój lubimiec? Zabawisz się w miłość z małym? Skończ z tymi brudami. Wybuchł stary, celując z pistoletu maszynowego w głowę małego. Jej banda partyzanci mogą być tuż, a ty możesz myśleć o czymś takim. Pod groźbą wycelowanego pistoletu maszynowego starego wmaszerowali do obozu. Porta gwizdnął długo i Sugestywnie na widok porwanej na strzępy odzieży Marii i lubieżnej miny Małego, ale zanim zdołał powiedzieć, co myśli mały zagrzmiał, jaki śliczny mały mebelek, składany i w ogóle i nie ma na sobie majtek, jej dupa uśmiecha się wesoło pod jej łachmanami, jak ugrzejącej się lochy w drodze do knura. Naprawdę gorąca laska, w sam raz na mój rozmiar. Leutnant Olsen skoczył na równe nogi. Stanął przed starym. Coście jej zrobili? Stary skierował na niego nieugięte spojrzenie niebieskich oczu. Nie odpowiedział. Leutnant Olsen zakłopotał się. Wybacz mi, Bayer. Oczywiście nic się nie wydarzyło, ponieważ ty tam byłeś. Niezdarnie wyciągnął do starego dłoń, którą ten przyjął i uścisnął z krzywym uśmiechem. Dziewczyna została przesłuchana. Najpierw jej grozili, ale swastyka wypalona na jej czole przemawiała nader wymownie. Nie było powodu, by nie wierzyć jej opowiadaniu. Mówiła zająkując się. Dokończenie opowiadania zajęło jej półtorej godziny. — Gdzie teraz są partyzanci? — zapytał Leutnant Olsen. Maria pokazała na wschód w głąb lasu. — W lesu. Czy są liczni? Spytał stary. Da, skinęła głową. Odejdźcie szybko. Dawaj, dawaj, bez snu. Tak, powiedział leutnant Olsen. Wyruszamy. Dziewczyna dostała miejsce siedzące między portą i małym. Wsadzono jej na czoło rosyjską czapkę piechoty. Ze swymi skośnymi oczami wyglądała dokładnie jak młody żołnierz z Kaukazu. Julius Hajde wręczył jej pistolet maszynowy. Poczuwszy w ręce chłodną stal, uśmiechnęła się z złym uśmiechem. — Ja wezmę zemstę. Zastrzelić na śmierć Kałmuka Igora. Tylko ja to zrobić — powiedziała łamanym niemieckim. Porta wzruszył ramionami. — On jest ostatnim, którego pragnęłabyś spotkać, szczególnie teraz, gdy jesteś z nami. Umarłabyś bardzo powoli. Zajęłoby ci to przynajmniej dwa tygodnie — Godzina za godziną pchaliśmy się przed siebie wąską, leśną drogą. Za każdym postojem Maria opowiadała nam, co jej zrobili. Mówiła nam rzeczy, od których widzieliśmy czerwono. Leutnant Olsen nieustannie jej przerywał i popędzał nas naprzód. Od chwili, gdy przetoczyła się po nas ofensywa, stał się zupełnie innym człowiekiem. Poganiał nas bez odpoczynku. Jego szyję świeżbi medal mruknął Porta, ale to nie była prawda. Leutnant Olsen nie pragnął być bohaterem. Jego przynaglanie doprowadza mnie do szaleństwa, mruknął Julius Heide. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że on chce dostać jakąś blaszkę na szyję. W środku naszej mruczanej rozmowy przyszedł Leutnant Olsen i rzucił się na podłogę koło nas. Jakby usłyszawszy o czym mówiliśmy powiedział, Zapewne myślicie, że mam zamiar zostać bohaterem, że gonię za blaszką. Tak nie jest. Chcę tylko wyrwać się z tego paskudnego lasu. Tylko dwie rzeczy mnie popędzają. Tęsknota za domem i chęć przeżycia. Z kieszeni na piersiach wyciągnął portfel i podał nam zdjęcie. To Inga i Guni. Moja żona i mój chłopiec. Ma siedem lat. Nie widziałem go od trzech. Splunął. A więc widzicie, że to czysty egoizm powoduje, że was popędzam. Jeszcze nikt i nigdy nie wydostał się samotnie z tego przeklętego kraju. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Wyglądało, jakby oczekiwał, że coś powiemy. Heide zanucił cichutko. Daleka jest droga do naszej ojczyzny. Tak długa, tak długa, tak długa. Mogę wykorzystać was, wy możecie wykorzystać mnie, mówił dalej leutnant Olsen wyciągnąć kopyta jako niewolnik w niekończącej się tajdze tego kraju, albo pomóc sobie nawzajem wrócić do domu. Żadnych napuszonych słów o walce za Führera i za Wielkie Niemcy. Chcemy tylko wrócić do domu. Umierać w tym parszywym lesie byłoby bezsensownie. Porta podniósł wzrok. Wydaje mi się, że my wszyscy chcemy żyć. My tego chcemy i tego samego chcą nasze odpowiedniki po tamtej stronie, a przecież niewielu to się uda. To dlatego, że jesteśmy świniami urodzonymi przez świnie i przeznaczonymi na rzeź, powiedział legionista. Mamy tylko odrobinę silniejszy instynkt samozachowawczy niż nasi bliźni, stworzenia z ryjami. Jesteśmy jak wilki, które chwytają zębami nóż, który je zabija. Myślę, że masz rację, wtrącił Julius Heide. Jesteśmy stadem złośliwego bydła. Zbyt tchórzliwym, by się poddać. Nie, krzyknął Leutnant Olsen. Tu właśnie jest niebezpieczeństwo. Musimy myśleć i odczuwać, jak czują i myślą ss -manie o Hitlerze oraz oddziały gwardyjskie NKWD o Józefie Stalinie. Z wyjątkiem tego, że przedmiotem naszych uczuć i myśli powinna być żelazna wola przeżycia, bez względu na wszystko, powinniśmy być gotowi wygryźć sobie drogę przez góry i lasy, by dotrzeć do domu. Otarł pod z czoła i kopnął swój stalowy hełm, odrzucając go całkiem daleko. Stary głęboko zaczerpnął powietrza. Nie chcę odbierać panu odwagi, ale myślę, że żaden z nas nie wróci do domu. Na mnie czekają warsztat, żona i troje dzieci. Ale wiem, że już mnie nigdy nie ujrzą. Leutnant Olsen złapał starego za mundur na piersi i przyciągnął do siebie. Szepnął prawie błagalnie. Stary, nie możesz tak myśleć. W głębi serca musisz wierzyć, że dostaniemy się do domu. Wojna jest prawie skończona. Ona musi się skończyć. Rosjanie polują na nas jak na króliki. Nasi nowi żołnierze są nic nie warci. Brakuje nam broni, amunicji, dostaw benzyny. Rabujemy, by napełnić brzuchy. Nasza policja i żandarmeria polują na nas jak na szczury. A w domu domy zwalają się jeden na drugi. A na naszych kulisów we Włoszech poluje się tak, jak na nas tutaj. To tylko kwestia paru tygodni. Może miesięcy, a cały chlew się zawali. Tak. A wtedy superrzeźnicy wezmą się do roboty, zadrwił legionista. Zwycięzcy wezmą krwawą zemstę na nas, żołnierzach. Proszę nie robić błędu myślowego, że przeżyjemy tylko dlatego, że wojna się skończy. Zamkną nas za drutami kolczastymi i będą głodzić, aż zaczniemy pożerać się nawzajem. Nie, to się nigdy nie zdarzy krzyknął Leutnant Olsen. Oni tego nie zrobią. A kto ich powstrzyma? spytał Julius Heide. Mogą nas użyć, odparł rozpaczliwie Leutnant Olsen. Nie, rzekł legionista. Nikt nie będzie miał żadnego użytku z nas, z użytych zagłodzonych, najemnych zabójców. Jesteśmy zbędnym materiałem. Im prędzej zaciśniemy nas zawsze nasze dziury w dupie, tym lepiej, bo zapomnieliśmy, jak się pracuje. To nieprawda, wrzasnął leutnant Olsen. To nie może być prawda. Mogę od jutra zacząć pracować w biurze. Do szaleństwa tego pragnę, tak jak stary do szaleństwa chce wrócić do swego warsztatu meblarskiego. Mały legionista wzruszył ramionami. I zdmuchnął jakiś pyłek z zamka swego pistoletu maszynowego. Pozostań w armii, jak ja. Tam dostaje się wyżywienie, ubranie, dach nad głową, odrobinę pieniędzy, by móc upić się w wolnym czasie i co najlepsze, natychmiastową śmierć kończącą wszystko. Armia, fuj, nie dla mnie. Oznajmił z więźle porta. Z pewnością nie będę potrzebował pomocy tego śmierdzącego klubu, by utrzymać swą dupę na falach. Mlasnął językiem, uniósł w górę palec i rozejrzał się, jakby miał podzielić się z nami wielkim sekretem. Zniżył głos. Wiecie, co chcę robić? Złapię sobie stado dziwek, tak jak łowcy głów łapią deserterów. Potem dam im kopa i poślę je przez powietrze do legowisk w pierwszorzędnym burdelu, a ja będę dyrektorem. Czy zdajecie sobie sprawę, jakie pieniądze biorą te suki? Otarł usta wierzchem brudnej dłoni i zsunął na tył głowy swój jedwabny cylinder. Chłopcy, to będą czasy. Już dzisiaj widzę, co się dzieje w moich spodniach. Świnia! Zadrwił leutnant Olsen. Splunął. Czemu, herr leutnant? zapytał głupio porta, odganiając jakieś komary machaniem swego cylindra. Dziewczynom nie robi to różnicy, a czemu z przyjemności nie zrobić biznesu i do tego korzystnego biznesu? Mało jest kobiet, które nie chciałyby powąchać tej profesji. Po prostu nie mają odwagi ani okazji. Jezu Chryste, krzyknął mały porta, czy pozwolisz mi być twoim wykidajłą? Nie będziesz musiał wiele mi dawać tak długo, jak będę mógł próbować towaru, kiedy zechcę. To będzie bardzo często, prawda? Zauważył Hajde. — Tak powinno być! — skinął głową Mały, oblizując wargi. — Gdybym wiedział z całą pewnością, że na Syberii jest dość dziwek, wsadziłbym sobie palce w dupę i pojechał tam na łokciach bez przesiadki w Omsku. Ze śmiertelną powagą Porta zaczął nam wszystkim przydzielać robotę jako pracownikom jego przyszłego biznesu, z wyjątkiem lojtnanta Olsena i Starego. W dwa dni później natknęliśmy się na żandarmów. Pierwszy zobaczył ich hajdę, poszedł do lasu wraz z Marią i Małym. Szukali partyzantów. Instynkt powiedział nam, że trochę ich jest. Mały skrzywił się szatańsko i przygotował swą stalową pętlę, ale Hajdy zasygnalizował mu, by się nie mieszał. Gdy dotarliśmy tam całą resztą z lojtnantem Olsenem na czele, łowcy głów, a było ich trzech, najpierw byli zaskoczeni, ujrzawszy nas w lesie, następnie stali się bezczelni. Zmienili swe mundury tak, by nie można było ich rozpoznać, że są w rzeczywistości żandarmami, można ich było wziąć za zwykłych piechurów. Jeden z trzech, Oberleutnant, około pięćdziesiątki czy sześćdziesiątki, zażądał od leutnanta Olsena naszych rozkazów wyjazdu. Ten dosłownie otworzył usta na taką bezczelność. Nastąpiła chwila ciszy. Potem oficer żandarmerii znów otworzył usta. Straciłeś głos, leutnant. Czy też słaby jesteś na umyśle. Chcę widzieć wasze papiery, abym mógł zdecydować, jakim prawem włóczycie się tu po lesie. Chryste musiał cię ugryźć wściekły pies, wybuchnął Hajdę. Zamknij się, brudny łamistrajku! ryknął oficer żandarmerii, groźnie wysuwając dolną szczękę. Lufa jego pistoletu masznowego była skierowana prosto w pierś Olsena. W tym samym momencie w leśnej ciszy, z krzaków za żandarmami rozległ się przenikliwy głos. Rzucić te rozpylacze. Łowcy głów, jakby broń parzyła ich w dłonie, z brzękiem rzucili swe pistolety maszynowe na ziemię. Łapy do góry i to już wołał dalej głos z krzaków. Trzy pary pięści poleciały w górę, wtedy wynurzyli się porta i legionista. Porta niósł na rzemieniu przewieszony przez ramię nasz ciężki karabin maszynowy. Legionista dał kopniaka Oberloydnantowi. Na kolana ty, sukim synu. Bardzo szybko dostaniesz nabojem waja. Ciężki oficer sapiąc padł na kolana. Dwaj podoficerowie dostali w twarz od małego. Wy także klękajcie. Dajcie im spokój, rozkazał leutnant Olsen. Zapłacisz za to, groził oberleutnant, nawet nie próbując ukryć wściekłości. Przekonasz się, że przemoc wobec żandarma wykonującego swe obowiązki jest karana śmiercią zgodnie z artykułem 987. O ile mi wiadomo, Dezercja jest karana przez sąd wojenny powieszeniem, odparł sucho leutnant Olsen. Żandarmi nie spodziewali się, co nam powiedziała Maria, ani nawet tego, że jest ona z nami. Znała żandarmów. Była z nimi. Słyszała, jak naradzają się nad przejściem do Rosjan jako zwykli piechurzy. Pomysł polegał na tym, by pozwolić zagarnąć się przez ofensywę... Potem zaczekać aż za frontem zrobi się spokojnie i podać się za komunistów. Ich fałszywe papiery zostały znakomicie wykonane. Mówili także o przejściu przez góry na Bałkany. Maria wiedziała, że mają pełne kieszenie niewypełnionych rozkazów wyjazdu ze sfałszowanym podpisem generała. Oberleutnant posiadał rozkaz specjalny, który otworzyłby im większość drzwi i usunąłby większość przeszkód przed nim i jego kumplami. — A więc wysiedliście z wozu gnojowego? — drwił Porta, szturchając Oberleutnanta swym nożem bojowym. Gardłowy głos wydobył się z ust grubego oficera. — Zapłacisz za to. — Coś podobnego — uśmiechnął się Porta. — Dowiemy się o tym jeszcze przed świtem, ale w owej chwili twoja dupa będzie z pewnością zimna, chłopcze. Mały wprost umiera z chęci uduszenia cię. Zamknij twarz, porta! Rugnął go leutnant Olsen. Zrewidujcie ich, dodał krótko. Protestuję! wrzeszczał oberleutnant. Zrobienie czegoś takiego oficerowi jest zbrodnią. Porta roześmiał się złośliwie. Ośmielam się zauważyć, że może ci się wydawać dziwne, że tym razem wy jesteście ofiarami. Możecie być pewni, że zrobimy to bardzo dobrze. Nic nie zostanie pominięte. Pozwolimy wam wstać, gdy mały będzie was dusił. Użyje swej stalowej pętli i podniesie was przynajmniej o cztery cale nad ziemią do chwili, gdy wasz ostatni oddech trafi w chmury. Powiedziałem ci, żebyś zamknął twarz, Porta, odezwał się ostrolojtnant Olsen. Stary wręczył mu papiery, które znaleźliśmy w kieszeniach żandarmów, wśród nich trzy niewypełnione rozkazy specjalne z podpisem generała. Sądzę, że to opowiada całą tę historię powiedział leutnant Olsen machając kompromitującymi papierami. Miał zmęczony głos. Czy mogę ich już udusić, herr leutnant? Spytał z uśmiechem mały, wyciągnął z kieszeni długi odcinek stalowego drutu z dwoma kawałkami drewna na końcach, stalową pętlę do bezgłośnego duszenia. Lejtnant Olsen wściekł się, nie zrobisz nic. Ta trójka wraca z nami na nasze własne pozycje. Póki ja dowodzę, nie będziemy mieli tak zwanych doraźnych sądów polowych, zapamiętaj to sobie, dodał groźnie. Hajde i Mały otrzymali rozkaz, by zaprowadzić trzech więźniów do transportera, gdzie ich związano z rękami na plecach. Dostrzegli Marię i zbledli. Powoli do nich podeszła, zatrzymała się przed tłustym oficerem żandarmerii, plunęła mu w twarz i syknęła. Czort! Maria doznała jego miłości w opuszczonej chacie koło taś pociągu gdy odmówiła oddania się mu prawie ją udusił chwycił ją brutalnie pod suknią sapał i dyszał z kąta ust spływała mu ślina gdy szarpał jej ciało wbił zęby w jej pierś ale przecież nie był zboczeńcem był ciężkim głupim wieśniakiem w mundurze oficerskim który aż Kipiał z lubieżnej żądzy, zwierzę w ludzkiej postaci, nie żadne chore zwierzę, nie zdeprawowane seksualnie indywiduum, był po prostu głupi i niedoświadczony. Gdy poczuł się zaspokojony, pozwolił ją mieć swemu sztabsfeldweblowi. Weblowi. Maria pozwoliła mu. Grube wargi sztabsweld Webla ociekały banalnymi słowami miłości. Myślał, że to element konieczny gwałtu. Tymczasem leżała jak martwa. Zwymiotowała. To było gorsze niż lojtnant partyzantów. Lojtnant był dziki i zły, ale webel był odrażający i przyprawiający o mdłości ludzki rynsztok. Kamień uderzył wielkiego, potężnego webla w tył głowy. Maria zaśmiała się jak hiena. Mały podał Marii kolejny kamień. Rzuć mu go prosto w twarz. Maria upadła płacząc i wypuściła kamień. Mały potrząsnął głową, nie mogąc pojąć czemu Maria nie pragnie zabić sztapsfeldwebla. Wzruszył ramionami i wymierzył mu kopniaka, od którego tamten padł na twarz. Mały stał przez chwilę, przypatrując się wielkiej kupie mięsa na ziemi, następnie dokładnie przymierzył i spokojnie z rozmysłem kopnął leżącego w krocze. Długi, ciągnący się zwierzęcy wrzask wzniósł się aż po czubki drzew czarnego lasu. Wielkie ciało wygięło się do góry jak nadmiernie naciągnięty łuk. Nadbiegł leutnant Olsen, szalał z wściekłości, mały stał na baczność, pozwalając, by spływał po nim deszcz wyzwisk. Oberleutnant żandarmerii, siedzący na ziemi koło transportera, ze związanymi rękami, trajkotał z oburzeniem. To są tortury, perwersyjny sadyzm, ale zajmę się, by na tym człowieku została wykonana kara śmierci. On maltretował mego pod podoficera służby czynnej, zapłacisz za to! Nikt nie zadał sobie trudu, by odpowiadać takiej szumowinie. Gdy wrócimy do pułku, on i jego dwaj podwładni zostaną załatwieni od ręki. Dezercja, fałszerstwo dokumentów i tchórzostwo podczas bitwy. To stary odkrył, że więźniowie znikli. Zdarzyło się to tuż po świcie. Gdy zdaliśmy sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, byliśmy w szoku. Służbę miał Grubas leżał nieprzytomny koło drzewa, do którego więźniowie byli przywiązani. Leutnant Olsen wybuchnął. Przesłuchał nas, ale wszystko, co Grubas miał do powiedzenia, to było to, że nagle upadł na ziemię. Gdy Leutnant Olsen zagroził mu sądem wojennym za zaśnięcie na posterunku, zaczął łkać, ze łzami płynącymi strumieniem po twarzy przysiągł, że nie spał. Jego całe świńskie ciało trzęsło się na widok napadów wściekłości Leutnanta Olsena. Oni musieli dać dyla, uśmiechnął się mały, patrząc na portę i legionistę, którzy siedzieli, żując rzepę i mając Marję między sobą. Stary podniósł głowę i uważnie przyjrzał się całej czwórce. Kiwnął głową bez słowa, zarzucił na ramię pistolet maszynowy i poszedł do lasu. Jesteś naszym kolegą, prawda? Zawołał za nim porta. Stary odwrócił się bez słowa, a potem poszedł dalej. Skończyliśmy pakować transporter, gdy stary powrócił. Czy coś widziałeś? Zapytał badawczo lojtnant Olsen. Tak, odrzekł krótko stary, wpatrując się w portę i małego, stojących koło wozu i grających w kości. Po dobrym rzucie śmiali się głośno. O co chodzi? spytał lojtnant Olsen, podążając za wzrokiem starego. Właśnie tego nie jestem pewien, odrzekł stary. Legionista podszedł do nich spacerkiem. Czyścił sobie paznokcie długim mauretańskim nożem bojowym. Co się dzieje? Zapytał. Między jego wąskimi wargami zwisał papieros. Czy wstawałeś ubiegłej nocy? Spytał Stary. Oczywiście, brzmiała odpowiedź legionisty. Wstaję każdej nocy, by robić kawały. Niczego nie zauważyłeś? Nie, naprawdę byłem zbyt zaspany. Roześmiał się legionista. Czy Maria była koło ciebie? Tak, leżała między Portą i mną. W jego głosie słychać było lekką groźbę, ale co u diabła chcesz powiedzieć, bawiąc się tak w gestapo? Znalazłem więźniów, odpowiedział stary. Co ty powiedziałeś? Zdumiał się leutnant Olsen. Ależ to wspaniale! Zaśmiał się legionista, rzucając nóż w powietrze i łapiąc go ponownie. Wobec tego myślę, że lepiej będzie, jeśli ich powiesimy. Nie da się tego zrobić, powiedział cicho stary. Oni już zostali powieszeni. Leutnant Olsen spurpurowiał. Pokaż mi ich ciała i niech Bóg się zmiłuje nad tym, kto to zrobił. Wszyscy z obozu z wyjątkiem grubasa poszli do lasu znaleźliśmy trzy ciała daleko w środku lasu po ich ciemnosinych twarzach łaziły mrówki mucha ścierwnica siedziała na jednym ze szklistych oczu oberleutnanta i czyściła skrzydełka widok ciał był straszliwy porta pochylił się nad pokaleczonym brzuchem oberleutnanta to musieli zrobić partyzanci orzekł Stary rzucił mu spojrzenie człowieka, znającego się na rzeczy. Myślałem to samo, ale gdy zauważyłem, co dwa trupy mają w ustach, pomyślałem o opowiadaniu Marii i do głowy przyszła mi niesamowita myśl. Zwrócił wzrok na legionistę i wymawiając osobno i z naciskiem każde słowo mówił dalej. Czy to właśnie robiły kobiety w górach Rifu? Legionista uśmiechnął się szeroko. Tak! Wygląda, że rosyjscy partyzanci czegoś się nauczyli. Leutnant Olsen zaczerpnął głęboko powietrza i objął starego za ramiona. Uważajmy, że to byli partyzanci. Tym udało się uciec, a potem wpadli prosto w ramiona partyzantów. Stary skinął głową i szepnął. Ludzie potrafią być takimi świniami. Mały wrzasnął na tyle głośno, że można go było słyszeć o mile. Ci partyzanci to naprawdę paskudne typy. Stary podbiegł do niego i chwycił go za kołnierz. Jeszcze raz otworzysz usta, a zastrzelę cię na miejscu. Mały zdumiał się, ale nic nie powiedział legionista stał rzucając swój nóż w powietrze i jednocześnie zezując na starego i małego następnie mruknął kątem ust ci trzej nie zasługiwali na nic lepszego mamy przecież wojnę stary odwrócił się i popatrzył na niego naprawdę tak myślisz Legionista kiwnął głową. Tak jest i myślę jeszcze, że gdy wrócimy na nasze pozycje, powinieneś pójść do szpitala dla nerwowo chorych. Stary roześmiał się z przymusem i zerknął na stojącego obok lejtnanta Olsena. Prawdę mówiąc, to nie taka zła myśl. Normalnych ludzi się zamyka, podczas gdy sadystyczni mordercy są obsypywani zaszczytami. Nóż legionisty wbił się w drzewo tuż nad głowami starego i leutnanta Olsena. Myślałem, że widzę za wami wiewiórkę, rzekł z uśmiechem. Poszliśmy spacerem z powrotem do transportera i dalej pakowaliśmy się w milczeniu. Gdy później zatrzymaliśmy się, mały wyrzucił swą stalową pętlę. Cisnął ją do głębokiego strumienia. Porta uznał, że to najlepsze, co może zrobić. Stary skinął głową, splunął, ale nic nie powiedział. Legionista uśmiechnął się, pocieszył małego, mówiąc, że wkrótce dostanie nową. Grubas siedział na pniu. Bolała go głowa, więc dziko klął. Był jakby oszołomiony. Nie mógł zrozumieć, jak powiązani jak świnie trzej więźniowie zdołali się uwolnić i walnąć jego, sztabsfeldwebla służby czynnej w głowę. Po prostu nie mogę tego pojąć, mruczał. Siedziałem tu, patrząc na tych trzech śmierdzieli i nagle moja głowa wybuchła. To musiał być partyzant, podsunął mały, obmacując mu gus wielkości jajka. Partyzanci próbowali tego wcześniej, uśmiechnął się porta, przesuwając dłonią po głowie grubasa. Następnego ranka dotarliśmy do rzeki. Ukryliśmy się, czekając do nocy, by się przeprawić. Tylko dwóch z nas nie umiało pływać. Grubas i Trepka. Możesz zostać ze mną, zaproponował mały Trepce, a ja zacholuję cię na drugą stronę. A kto mi pomoże? zapytał przygnębiony Grubas. Wszyscy roześmiali się, gdy porta mu zaproponował, by pozostał po tej stronie, gdzie jest. Tuż przed zmrokiem usłyszeliśmy wystrzał. Ostry odgłos strzału z karabinu Mauser 98. Nieco głębiej w lesie znaleźliśmy Marię. Miała roztrzaskaną głowę. Włożyła wylot lufy do ust i palcem u nogi nacisnęła spust. To jakiś kant, lamentował mały, czuł się straszliwie oszukany. Ponieważ tak czy tak zdecydowała walnąć w kalendarz, mogła równie dobrze najpierw pozwolić mi dać się przed tym spróbować. Ty parszywa świnio. Wybuchnął stary. Mały zrobił kwaśną minę i kopnął wielką gałąź, w którą zaplątała mu się noga. Doprowadziło go to do absolutnej wściekłości. Gdy wróciliśmy do obozu, mały uniósł sukienkę Marii i powiedział, zaskoczony, do porty: — Do licha, ona też ma gówno w majtkach. Wszyscy to robią umierając. Zastanawiam się czemu, czy myślisz, że się boją? Portas zsunął swój cylinder na czoło i podrapał się w kark. Nie, mały, to nie ze strachu. Ale, uważasz, paskudzą wszystko, gdy się tak wykańczają. To tak jakbyś chciał potajemnie cicho pierdnąć, najadłszy się tartego grochu i wieprzowiny z chorej świni. Wtedy zdarzają się niespodzianki. Leutnant Olsen usłyszał ostatnie słowa ich rozmowy i kazał im zmyć się, nazywając bydlakami i skurwielami, spojrzeli na niego z wyrzutem i poczuli się głęboko dotknięci. O północy przepłynęliśmy rzekę. W środku szybkiego nurtu trepka spanikował, ale mały bezpiecznie wyciągnął go na brzeg. Meldunek został zapomniany. Trepka dorósł. Hajde i porta płynęli z grubasem, który parskał jak foka ze strachu i wyczerpania. Wepchnęliśmy rosyjski transporter do bagna niedaleko rzeki. Leżała w nim maria. Cała banda odprowadziła go do pociągu. Mały, otwarty, czteromiejscowy Volkswagen prawie załamał się pod naszą dziesiątką. Z przodu na masce leżeli Hajde i Mały. Dwa razy zgubiliśmy Małego i musieliśmy się zatrzymywać, by go znów zabrać. Na cześć wydarzenia wszyscy zwracaliśmy się do Leutnanta Olsena poufale. Pociąg ruszył. Staliśmy i machaliśmy, póki nie znikła ostatnia smuga dymu. Lloyd Olsen siedział zamyślony przy oknie, nie widział osmalonych drzew, ruin, wypalonych wraków samochodów, ani roztrzaskanych lokomotyw, które zmęczyły się i teraz rdzewiały na zboczach nasypów kolejowych. Widział tylko Inge i Guniego. Żołądek mu się ściskał od oczekiwanej radości. Inge guni, Inge guni śpiewały koła. Widział ciepły uśmiech i śmiejące się oczy ingi. Słyszał głos małego guniego, gdy patrzył na rozpływające się chmury. Teraz chmura odchodzi, tato. Czy ona idzie do Boga? Rozdział XVI Rodzina. Leutnant Olsen pojechał na urlop. Pierwszy od trzech lat. Szalał z radości i powiedział nam do widzenia. Gdy pociąg zatrzymał się we Wrocławiu, do przedziału wsiadł przyjaciel. Gorące spotkanie po tylu latach. Przyjaciel szepnął mu do ucha pewne rzeczy, a były one kuszące. Gdy dostaniemy się do Berlina, pojedź ze mną do Darłem. Kieruje czymś w rodzaju trupy teatralnej. Serwisowej trupy teatralnej, dodał śmiejąc się hałaśliwie. Bawimy się wspaniale. Mnóstwo dziewczyn, mlasnął językiem, wzniósł spojrzenie do sufitu i ramionami zrobił ruch obejmowania. Oceany gorzały, wodospady szampana, pełne łopaty kawioru. Wszystko, czego zechcesz. Szefem jest Obergruppenführer SS. Znów wybuchł gromkim śmiechem. Leutnant Olsen zaśmiał się cicho. Heinrich, chcę tylko jednego, dostać się do domu, do Ingi i mojego chłopczyka tak szybko jak tylko możliwe. W oczekiwaniu aż klasnął w dłonie. Czuję się tak, jakbym chciał wyskoczyć z pociągu i popędzić przed siebie. Heinrich zaśmiał się. Rozumiem cię, ale jednak któregoś dnia złóż nam wizytę. Mamy taką czarnowłosą wiedźmę, która potrafi to robić na trzydzieści trzy różne sposoby, potem czujesz się jak wykastrowany ogier. I powinieneś zobaczyć niektórych chłopców, jakich mamy, nawet pomimo tego, że są Esesmanami i idą na wszystko. Jeśli ktokolwiek utyskuje, hej, presto i nie ma go, nikt nie zadaje żadnych pytań. To tak łatwe jak spuścić wodę w toalecie. Leutnant Olsen potrząsnął głową. Nie miałem pojęcia, że jesteś w partii albo w SS. I nie jestem! Do diabła! I co z tego Bernd? Wolę współpracować z tymi na mostku niż gnić w okopach. A nawet gdybym się opierał, czy myślisz, że system zostanie od tego obalony? Czy twój brat nie został powieszony w Buchenwaldzie? spytał zaskoczony leutnant Olsen. Tak, a także mój ojciec, odparł pogodnie Heinrich, ale ostatecznie to nie moja wina. Byli głupcami, chcieli zostać bohaterami, ale zostali zapomniani. Popłynęli do nieba przez komin, ponieważ nie wysiedli na czas ze starego, trzęsącego się wagonu. Lizelotte i ja byliśmy mądrzejsi, wywąchaliśmy gwiazdę Adolfa i zrobiliśmy, co trzeba, aby we właściwym czasie zostać dobrymi obywatelami. Wobec tego upewnij się, by wysiąść, gdy wagon Adolfa przewróci się na zakręcie, ostrzegł leutnant Olsen. Nie martw się, zaśmiał się Heinrich. Dziś Ses. Jutro NKWD albo FBI tak długo jak jestem na wierzchu gwizdę na to jak się nazywają Nigdy w życiu nie byłem tak głupi by płynąć pod prąd gdy do zwyczaju należy wrzeszczeć hail wrzeszcze hail a jeśli jutro będę musiał machać nad głową świnią i wrzeszczeć zielony front zrobię to tak że posłuchaj mojej rady Bernd i choć ze mną już nigdy więcej nie ujrzysz frontu Leutnant Olsen potrząsnął głową. Obawiam się, że nie jestem dość sprytny, by zrobić w tył zwrot we właściwym momencie. Gdy dotarli do Berlina, był wieczór. Rozstali się na Szlezi Szerbanchów, ale przed tym Heinrich dał Leutnantowi Olsenowi swój adres. Potem pobiegł ze śmiechem po peronie i znikł. Leutnant Olsen pojechał tramwajem na Friedrichstrasse. Gdy wysiadał na znajomym przystanku, czuł się trochę niespokojny i zagubiony. Ogarnął go nagły przestrach, strach, który odebrał mu oddech. Stary milicjant zasalutował, ale Leutnant Olsen nie zadał sobie trudu, by unieść rękę, odsalutowując, jak zwykle skinął po przyjacielsku głową. Podszedł do niego rytmajster kawalerii, zasalutował przyjacielsko, usta rytmajstra uśmiechały się, ale oczy miał przenikliwie błękitne, podobnie jak kawaleryjskie kolory na jego czapce i kołnierzu. Her, kamerat, zaseplenił, pozwól, że zwrócę ci uwagę, iż dyscyplina wymaga, by oficer salutował swych podwładnych na sposób wojskowy. W żadnym wypadku nie jak przyjaciel. To graniczy z sabotażem, her kamerad. Ritmeister kawalerii zasalutował i skinął głową. Przyjemnego urlopu. Pozdrowienia dla bohaterów w okopach. Następnie dźwięcząc ostrogami oddalił się pochodniku, salutując wesoło na prawo i lewo. To był jego sposób udziału w wojnie. Leutnant Olsen otarł potnik swej małej czapki polowej i podążył wzrokiem za Ritmaistrem. Trochę dalej na chodniku zatrzymał on Felwebla. Leutnant Olsen potrząsnął głową, podniósł swe dwie torby i z trudem poszedł schodami na Friedrichstrasse. Był zmęczony. Straszliwie zmęczony. Coś mu mówiło, że już tu nie pasuje. Stał się świnią bojową ogarnął go strach. Strach, że mały legionista, mimo wszystko, miał rację, spojrzał na swój zakurzony, wyblakły czarny mundur, swe zniszczone buty z obcasami ściętymi po jednej stronie i swój pas szeregowca z kaburą, czarną kaburą Waltera P-38, a nie buńczuczną brązową kaburą do Mauserów, noszoną przez oficerów na głębokich tyłach, był dziwną mieszaniną szeregowca i oficera. Tylko srebrne na ramienniki były oficerskie. Zaczerpnął głęboko powietrza, przesunął ręką przed oczami i szepnął Berlin, mój Berlin. Ujrzał przed sobą brutalną twarz małego. Widział jak kopie żandarma. Widział długo nóż legionisty, jak ze świstem wbija się w drzewo za nim i za starym. Ostre ostrzeżenie, by nie kontynuować dochodzenia na temat egzekucji żandarmów. Zadrżał, jakby poczuł zimno na widok trzech okaleczonych ciał. Ujrzał Marię leżącą martwo nad rzeką w kałuży krwi. Odegnał te myśli i rozejrzał się. W ciemności wszystko wyglądało beznadziejnie. Wszędzie wypatroszone ruiny. Gdy szedł, trzeszczało mu pod nogami potłuczone szkło, na murach widniały wypisane kredą zawiadomienia Matka u ciotki Anny w Bergenwalde, Millerowie z trzeciego piętra żyją, pytać u wuja Teo. Przyspieszył tak, by nie stracić nawet jednej minuty z trzech krótkich tygodni, podczas których miał przywilej bycia istotą ludzką, tydzień za każdy rok na froncie. W wyobraźni ujrzał zawiadomienie od Ingi. Guni nie żyje. Pytać u ojca. Z czystego przestrachu zaczął łkać. Rzucił się do biegu. Nikt się nie odwróciłby spojrzeć za nim. Widok człowieka, który płacząc biegnie przez Berlin nie był niczym niezwykłym. Tu nawet kamienie i mury płakały. Było zawiadomienie. Zesztywniał. Dom znikł. Starty z powierzchni ziemi, po prostu zrównany z ziemią. Padł na jedną ze swych toreb i ukrył twarz w dłoniach. Jęczał, przeklinał, łukał, chciałby, aby banda tu była. Jego banda. Wielki, wrzaskliwy, mały, ojcowski, stary, pyskujący porta. Zdradliwy Julius Heide, twardy, brutalny legionista. wszyscy z bandy śmierci Ktoś położył mu rękę na ramieniu Brudną, popękaną Dłoń robotnika Podniósł głowę i spojrzał w ogorzałą Pooraną z marszczkami twarz Pokrytą wczorajszym zarostem Herr Graub Zawołał zdumiony biorąc dłoń starego mężczyzny Wróciłeś Bernd Mruknął mężczyzna I zostałeś leutnantem. Twoja żona i chłopak są bezpieczni. Odkopanie ich zajęło trzy dni, uratowaliśmy dziewiętnastu. W sobotę dwa tygodnie temu spadł ciężki dywan bomb i opróżnił ulicę. Czy żona nie pisała ci o tym? Lojtnant Olsen potrząsnął głową. Inga nie pisuje często, ma tyle roboty. Myślę, że ma. Odpowiedział Stary, wypluwając prymkę. Wyglądało, że jego słowa mają jakieś ukryte znaczenie. Gdzie oni są? wyjąkał lejtnant Olsen u jej ojca a ściślej w domu jej ojca podobno twój teść został powołany zadzwoń, zanim tam pójdziesz tak będzie lepiej zawołał Stary, ale lejtnant Olsen nie słyszał go pomknął przed siebie. Ingo, ingo, szeptał z głębi serca biegnąc, Żyjesz, dzięki Bogu żyjesz. Stary znów wypluł kęsty tytoniu, Jaka szkoda, mruknął, ale ten Hauptfeldwebel sprzedwczoraj miał gorzej, żona i pięcioro dzieci zabitych, a teraz siedzi zamknięty w plecę ze za obelżywe uwagi na temat Rzeszy. O jego nogę otarł się kot. Masz szczęście, na ciebie polują tylko psy. Leutnant Olsen pobiegł z powrotem na Friedrichsstrasse i wsiadł do pociągu do halenze. O mały włosa dostałby się do pudła, ponieważ nie zauważył generała na Kurfürstendamm. Wyprostował się sztywno i pozwalał obelgom spływać po sobie, równocześnie szepcąc do siebie. Żyją, Inga i Guni żyją. Tego nie potrafisz zrozumieć, ośle. Oni żyją. Ja Herr general. Na froncie brak dyscypliny. Są uteścia. Ja Herr general. Obowiązek salutowania jest podstawą zwycięstwa oraz pomyślnego przebiegu operacji wojskowej. Ojcze Niebieski, dzięki za to, że pozwoliłeś im uciec. Ja Herr general. Niekompetencja oficera ujawnia się przez jego zaniedbanie salutowania zgodnie z regulaminem wojskowym. Ty gówno w czerwonych galonach chciałbym, żeby bomba Tomiego posłała cię na szczyt bramy brandenburskiej. Ja wol, Herr general, to się więcej nie zdarzy. Dankę, Herr general, że her general pominie to milczeniem. Ty, stary, sklerotyczny durniu, mam nadzieję, że wkrótce przegrasz swą wojnę, aby Iwan mógł cię pogonić. Nie, Herr general, nie pragnę, by mój urlop został anulowany. Ja wol, her general! Nie jestem godzien nosić munduru oficerskiego. Generał przyłożył trzy palce w łosiowych rękawiczkach do daszka swej czapki. Potem zaczął posuwać się chwiejnym krokiem po ulicy na swych starczych, koślawych nogach. Pobekiwał jak koza z powodu incydentu. Leutnant Olsen stuknął głośno w swe ścięte z boku obcasy i pomknął przed siebie. Po drodze ledwie zdążył oddać regulaminowy salut majorowi z czerwonymi lampasami sztabu głównego na spodniach. Berlin, śliczny, śmierdzący Berlin, zgniły do szpiku kości. Oby tylko szybko nadeszła rewolucja, aby wszystkie bandy stamtąd mogły wymieść się do czysta. Jaki cudowny widok. Porta i mały z karabinem maszynowym na bramie Brandenburskiej, widzieć, jak ci wszyscy kawiarniani bohaterowie uciekają, by ocalić życie. Dzięki Bogu żyją. Skręcił w Joachim Friedrich strasę, wypuścił jedną ze swych toreb, zarzucił ją na ramię i dalej biegł na złamanie karku. Zawołała za nim dziewczyna nie słyszał jej zaśmiała się i syknęła głupia świnia ujrzawszy tego lojtnanta pewna była funta masła i butelki wódki ale zapewne cierpiał na zmęczenie wojenne głupia świnia a potem już stał przed frontem wielkiego, majestatycznego budynku ze schodami spolerowanego granitu, przed ozdobnym portalem, wewnątrz marmurowe schody ze zdobionymi złotem lustrami na każdym podeście i dmącymi w trąby aniołami przez całą drogę do góry. Za pierwszym razem, gdy przyszedł do tego domu, lekko uśmiechnął się na widok tych aniołów. Wszystko tu było wielkie, rozległe, ostentacyjne. Na drugim piętrze były wysokie dębowe drzwi z błyszczącą mosiężną tabliczką i napisem gotyckimi literami von Lander, a pod tym nieco mniejszymi literami wspaniały tytuł Leutnant Olsen wpatrywał się w nazwisko. W myśli ujrzał swych aroganckich teściów i plotkarską szwagierkę. Nim nacisnął guzik dzwonka, parę razy głęboko odetchnął. Usłyszał, jak w głębi dzwoni dzwonek. Znów zadzwonił. Żadnego dźwięku. Zastukał, najpierw cicho, potem głośniej. Cisza. Nikogo nie ma w domu? Pomyślał. Dziwne. Zabębnił palcami wrzeźbione dębowe drzwi, a potem ciężko usiadł na schodach. Patrzył na drzwi smutnym wzrokiem. Usłyszał, jak w oddali zegar bije dwanaście razy. Była północ. Inga po prostu musi być w domu. Guni zawsze bał się zostawać sam. Zaczął nasłuchiwać. Co to takiego? Coś się poruszyło, był to tylko cichy dźwięk jak szelest w jedwabiu, był absolutnie pewien, że go usłyszał. Ktoś był za drzwiami. Wpatrywał się w dwuskrzydłowe drzwi, które zdawały się wyśmiewać się z niego, ktoś chodził tam ukradkiem, ktoś, kto nie chciał zostać usłyszany. Skoczył na nogi i zaczął bić pięściami w drzwi, żadnego dźwięku. Próbował zajrzeć przez szparę na listy, ale coś za nią wisiało, więc mógł tylko dostrzec kawałek czerwonego chodnika. Otwórz do diabła, pomyślał, zaczął walić w drzwi z całej siły obiema pięściami, ale w środku było zupełnie cicho. Zdawało mu się, że pochwycił szept męskiego głosu. Wiedział, że w środku ktoś jest. Jego Inga. Niemożliwe zawsze pisała, że będzie czekać. Ostatnią rzeczą, jaką powiedziała, gdy rozstawali się na Anhalter Banchow, było będę czekać. Ciężkimi krokami zszedł po schodach zatrzasnął drzwi wejściowe za sobą tak głośno, że było to słychać na górze, a potem cicho zakradł się w górę, na podest schodów, na miejsce, z którego mógł mieć oko na drzwi mieszkania swych teściów. Oddychał ciężko i z trudnością.